witajcie na moim kanale. Dzisiaj filmik krótki, konkretny na temat kosmetyków naturalnych. Filmik sponsorowany, ponieważ produkty dostałam do przetestowania i tak sama od siebie zaproponowałam, że wrzucę ten filmik, słuchajcie, akurat wtedy, kiedy zacznie się Black Week, czyli od 27 do 29 na stronie Laku. Możecie znaleźć fajną promocję, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, zacznę od początku. Na Instagramie Wam pokazywałam już te produkty. Po pierwsze, zachwyciły mnie totalnie zapachem. Design tych produktów jest naprawdę bardzo fajny, ponieważ cała szata graficzna tych kosmetyków jest tak jakby komiksowa, szkicowana. Dodatkowo, słuchajcie, opis kosmetyków jest po prostu rewelacyjny, ale zaczynając od początku, słuchajcie, marka Laku została stworzona przez Karolinę Latanowicz, czyli kobietę, która szukała kosmetyków, które będą, powiedziałabym tak, troszeczkę nie że uniwersalne, ale na przykład jeden produkt będzie służył wielu rzeczom, że tak powiem, który zamysł, może ja przeczytam Wam zamysł tutaj, co producentka właśnie pisze, słuchajcie. Chciałam dać kobietom to, czego szukałam sama. Kosmetyków dopasowanych do potrzeb, nawet najbardziej wymagających skóry, zastępujących kilka różnych produktów i znacznie skracający czas spędzony w łazience. Wierzę, że każda z nas zasługuje na to, co najlepsze i każda może czuć się pięknie we własnym ciele, niezależnie od tego, kim jest i czym się zajmuje na co dzień. Dzisiaj już nie sama Karolina tworzy firmę, tylko ma grono osób, które z nią tą firmę tworzą. Ona sama stara się jak najwięcej czasu spędzać w laboratorium i tworzyć nowe produkty. I słuchajcie, są to kosmetyki, tak jak mówię, na bazie naturalnych składników. I pachną obłędnie. Dostałam 3 zestawy. W dalszej części Wam na pewno pokażę takie, wiecie, przebitki tych produktów, jak one jeszcze wyglądały w opakowaniach, bo tak jak mówię, ja już je używam i one są już w ruchu. Słuchajcie, po pierwsze, mamy tutaj m.in. piankę naturalną, myjącą piankę z ekstraktem z mleka ryżowego o takich przepięknych kolorach tęczowych, o zapachu iście słodkich, jakichś pastylek owocowych, landrynek owocowych, no to są produkty, które mogłyby, właśnie Antosia jak ostatnio właśnie zobaczyła ten produkt, to od razu palce i do buzi, na to trzeba zwrócić uwagę. Myjemy się z Antosią w tej piance, jest dużo frajdy, dużo zabawy, bo na początku jest pianka smurfowa, czyli niebieska, jak się nią posmarujemy, to zostawia taki delikatny niebieski kolor, ale jego oczywiście się zmywa, także mamy tutaj taką piankę. To, że opisy tych kosmetyków są po prostu rewelacyjne, śmieszne, z takim lekkim joke'iem, bardzo fajne, bardzo mi się podoba i na przykład przeczytam tutaj, co jest napisane na tej piance. Czy twój maluch niechętnie wskakuje do wanny, nie lubi myć rączek? Trójkolorowa, pachnąca pianka zamieni nudną kąpiel w świetną zabawę, a zapach gumy balonowej sprawi, że z przyjemnością sięgną po nie nawet dorośli. No i oczywiście tu jest cały rozpis jeszcze, z czego to jest złożone, składy i tak dalej, ale bardzo fajne. Kolejną rzeczą jest kula, którą już wykorzystałyśmy w kąpieli i teraz możecie zobaczyć właśnie różową wodę, pieniącą się i fan, jaki miała Antosia. No. No dobra, widziałyście produkty, które używa Antosia, teraz czas na produkty, które używa mój mąż. Teraz czas na produkty, jakie będzie używał i w sumie już używa mój mąż, ponieważ mamy tutaj serię, słuchajcie, dzik z lasu. Tak, dzik z lasu. I po pierwsze, olejek do brody przed i po goleniu. Niekoniecznie musi go używać facet, który ma brodę. Możemy go używać po prostu po goleniu, delikatnie wsmarować olejek właśnie w twarz i ideolo, jak to się mówi. I bardzo fajny tutaj opis. Co tu pisać? Nałóż kilka kropel na swój nieokrzesany dziki ryj. Nie za dużo, bo się szyszki będą kleić, gdy będziesz się w nie wgryzał. PS, mamy nadzieję, że nie wymawiasz cy zamiast szy. Także taki olejek, proste opakowania ekologiczne, bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Później słuchajcie, jeżeli chodzi o asortyment, to tutaj mamy na przykład mydełko dla mężczyzn, mydło dla facetów dokładnie, nie odmładza, nie wygładza skóry, nie peelinguje, ale przyciąga loszki.
Także widzicie, takie śmieszne, fajne, powiedziałem trochę gadżety, bo mydło jak mydło, ale ma fajny opis i jak ktoś po prostu to przeczyta, tak jak ja na przykład, to pojawia się uśmiech na twarzy. Zapachy tych kosmetyków męskich są boskie. Szkoda, że jeszcze nie wymyślili czegoś takiego, żeby móc przekazywać zapach do widzów, ale mamy tu to. No i kolejną rzeczą jest szampon, też z tej samej serii, opis też śmieszny, od, dla facetów od 3 do 333 lat, do włosów od 3 mm do 3 metrów, ble, 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 nie będę przedłużać, także no, mamy tu produkt z pompką. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, peelingi, takie skraby. One pachną obłędnie. To są perfumowane skraby. Ja już ten z tej serii kotki używałam. Słuchajcie, ja te skraby już używałam, w ogóle tą kotkę, serię kotki używałam i muszę Wam powiedzieć, że pierwsze wrażenie było mega, mega pozytywne. Po pierwsze, ja jestem maniaczką kosmetyków, które pachną. Jeżeli coś pięknie pachnie, ja to używam. No i jeszcze jak wiadomo, że jak działa i robi to, co ma robić, to już w ogóle jest super. Tak wyglądają te tak wyglądają te skraby. One są, słuchajcie, opis Wam cały dam tutaj na dole, ale one są z nawilżającymi ekstraktami roślinnymi, masłem shea i cukrem trzcinowym. Przepięknie wygładzają ciało i słuchajcie, faktycznie dają efekt takiego jakby bardzo delikatnego i nawilżonego ciała, przy czym dosyć długo pachną. Ubolewam, że nie pachną jeszcze dłużej, ale słuchajcie, już też napisałam właśnie do dziewczyn z Laku, że jeżeli wyprodukują mgiełkę zapachową do ciała oraz balsam, ja to kupuję. Bo po pierwsze, to nie są drogie kosmetyki, tak jak mówię, a ten zapach, design po prostu wygląda naprawdę świetnie, bardzo mi się podoba, bez owijania w bawełnę i bez lizania, wiecie, tyłka za przeproszeniem, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i ten zapach właśnie, ta seria kotki, jej zapach jest obłędny, lekko słodki, taki lekko perfumowany, no po prostu genialny. I tutaj mamy naturalny mus do ciała właśnie z tej samej serii, który też przepięknie pachnie i tak on wygląda, lekko różowy, wygląda, słuchajcie, jak taka rozwalona pianka, te takie pianki do jedzenia, co dzieciaki jedzą. Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie zmywa makijaż, co mi się podoba, bo ostatnio używałam produkt z Bielendy, który okazał się totalnym szajsem i myślę, że na pewno Wam pokażę, o co chodzi, ale to bardzo ładnie domywa makijaż, przy czym zostawia skórę faktycznie bardzo fajnie nawilżoną. Kolejną rzeczą z tej serii jest naturalne masełko do twarzy. Ono jest w formie, powiedziałabym, takiej wazeliny, słuchajcie. Masełko kryjące w sobie bogactwo masło shea, oleju konopnego, z pestek malin, arbuza oraz witaminę E. Ukoi i zregeneruje Twoją skórę o każdej porze roku. I wydaje mi się, że właśnie tak treściwy i tak intensywny produkt będzie genialnym produktem na zimę, kiedy mamy mroźne powietrze, kiedy nasza skóra potrzebuje naprawdę dobrej ochrony. Co jest bardzo ważne, to to, że to masełko nakładamy na wilgotną skórę twarzy. Bardzo fajnie, zresztą też Wam pokazywałam na Instagramie. Relacja z Instagrama jest zapisana w tych relacjach wyróżnionych paczki PR i muszę Wam powiedzieć, że faktycznie bardzo, bardzo fajnie nawilża, ale nie przetłuszcza skóry. Podoba mi się to. Nie próbowałam go jeszcze pod makijaż. Mam zamiar spróbować to masło użyć jako taką właśnie pielęgnację i pierwszy krok w makijażu, jeżeli chodzi o dosyć ciężkie podkłady. Także to masełko też mogę Wam polecić. Później mamy jeszcze produkt, tak, tak, tyle, bo tam była jeszcze do tego była kula, no. No i oczywiście z tej kotki, serii kotki, mamy jeszcze wielki żel do mycia ciała. Jego tu jest 500 ml i to jest właśnie taki sam zapach jak ta cała seria kotka, która jest boska i rewelacyjna. 97% składników pochodzenia naturalnego, z pompką, co też mi się podoba. Bardzo fajnie się pieni, bardzo ładnie myje. No czego chcieć, słuchajcie, więcej. I jeszcze tutaj mam jeden taki skrab właśnie Wild Free. I to też jest lawenda i wanilia i to też jest taki perfumowany skrab w kolorze takiego fajnego, powiedziałabym, jak jagoda i on jest dużo intensywniejszy,
Kurde, wiecie co, bardzo ciężko mi jest opisać te zapachy, bo po pierwsze to są słodkie zapachy, to nie są owocowe, kwiatowe zapachy, tylko to są słodkie, natomiast tutaj faktycznie czuć tą lawendę, w tym na przykład, a tutaj co mamy w ogóle, bo tutaj nic, perfumowany po prostu, tak, tutaj czuć faktycznie tą lawendę i słodkość wanilii, ale przy tym, że one są naprawdę tak intensywnie trochę perfumowane i te zapachy naprawdę bardzo fajnie czuć, mi się to podoba. Też zapytałam się dziewczyn właśnie z Laku, czy jeżeli to masełko do twarzy na przykład jest perfumowane, czy nie będzie powodowało zapychania skóry. Ja je użyłam dwa razy, nic takiego nie zauważyłam, w żaden sposób nie zapchała mi się skóra, ale też dziewczyny z Laku pisały mi, że nie dostawały od klientów, klientek takich informacji, więc myślę, że no warto jest po niego sięgnąć i go i się tym produktem zainteresować. Słuchajcie, a teraz przechodząc do meritum, do końca, do brzegu, w tym momencie od 27, od dzisiaj do 29 na Laku trwa bardzo fajna oferta i jest to 1+1. Kupując jeden taki oto produkt, na przykład, drugi taki sam dostajecie gratis. Czyli na przykład, jeżeli kupicie jeden produkt i ten drugi produkt, to dostajecie ten i ten gratis. Opłaca się to. Myślę, że to jest bardzo fajna okazja, jeżeli chcecie wypróbować te kosmetyki i na przykład wasza mama, ciocia, siostra, koleżanka też chcą, to możecie się po prostu kupując jeden produkt, podzielić kwotą wysyłki i produktu na pół i macie po prostu przez pół ceny produkt do przetestowania. Myślę, że bardzo fajna marka, godna uwagi. Mam nadzieję i trzymam kciuki, że będzie się rozwijać i że w mediach społecznościowych typu YouTube, Instagram, Facebook i tak dalej będzie o niej dużo, dużo głośniej. Oni dopiero wkroczyli gdzieś tam na rynek YouTube'a. Karolina mi pisała, że gdzieś tam po prostu chcieli podpromować markę i ja się zgodziłam, bo uważam, że polskie marki, jeszcze jak kobieta stworzy markę polską, no to warto pomagać, promować i dzielić się tą opinią z innymi. I tak jak mówię, dostałam w ogóle cynka, że balsam z tej serii kociej będzie wypuszczony najprawdopodobniej w przyszłym roku. Nad mgiełką się zastanawiają, ale z ręką na sercu wam dziewczyny mówię, że jeżeli zostanie wyprodukowany ten balsam i mgiełka, to ja kupuję, bo naprawdę to nie są drogie kosmetyki. Także linki wszystkie na dole, dziękuję za uwagę. Piękny, szkoda, że nie możecie poczuć, jak to wszystko tutaj pięknie pachnie, ale ja jestem jak najbardziej zadowolona. Trzymam kciuki za markę. Dziękuję bardzo serdecznie za propozycję przetestowania tych produktów. U mnie wszyscy to używają. Używamy to wszyscy. Także faktycznie coś w tym jest. Trzymajcie się cieplutko. Żegnam. Zapraszam na kolejne filmy.